Cześć moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odsłonie Gotika. Znajdujemy się właśnie w terenie czwartego grobowca, który opuściłem, bo zauważyłem na mapie, że coś jest nie tak. Zobaczyłem jeszcze jedną kropkę. Jest to grobowiec troszeczkę, niedaleko oddalony od poprzedniego, dlatego wolałem sobie nieco wrócić i zaliczyć ten grobowiec, żeby później mieć żeby potem mieć tylko perspektywę na cztery te miasta, żeby się nie wracać na wschód, żeby mieć to już za sobą i tyle. Tak więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Przed nami stoi jakiś towarzysz, nie wiem w ogóle kto to jest, więc Osmund. Porozmawiajmy z nim. Chwała Inosowi. Nareszcie ktoś tu dotarł. Co się stało? Orkowie zastawili na nas pułapkę. Ledwo udało mi się uciec. Na jakich nas? Widzę tu tylko ciebie. Mój towarzysz tu nie dotarł. Zarżnęli go na miejscu. Co teraz zrobisz? Orkowie mają kamień przodków Angira. Zamierzam go odzyskać. Zabijanie moich przyjaciół nie ujdzie nikomu płazem. Łaknę zemsty! Opowiedz mi o Angirze. Angir, żelazna pięść, to jeden z najlepszych kowali w historii Nordmaru. Według niektórych był nawet pierwszym wytapiaczem rudy. A rzeczywiście tak było? Nie wiem. To jednak nieważne. Był wielkim człowiekiem. Inaczej nie pochowano by go w ten sposób. Potrzeba ci pomocy? Tak. Razem moglibyśmy spróbować się przebić do szamana. Wtedy byśmy go zabili i odebrali kamień przodków. Ale dobrze to przemyśl. Czeka nas ciężka walka. Owszem. W czasie mych podróży po Nordmarze. Pokaż mi Okej, zobaczmy, co on tutaj posiada. Dobra, nic ciekawego. Skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Jestem zabójcą orków z klanu ognia. Zmierzaliśmy do grobowca w jaskini, żeby go dokładniej obejrzeć. Wtedy przybyli orkowie. Okej, dobra, no to zabijmy Szymona. Zabijmy Weź miks, trzymaj się. Dobra. Ale mi tutaj zafundował jedną pistolę leczniczą. To się naprawdę o wiele więcej przyda niż tylko jedną. Tutaj w tym grobowcu coś czuję, że nie będziemy walczyć z żadnymi szkieletami tymi podobnymi, tylko po prostu będziemy musieli odzyskać kamień przodków i wrzucić go do kamienia, do piedestału. Aha, tam są orkowie, okej. Coś czuję, że tu będzie ich dosyć sporo. No właśnie. Jezus, masakra, co tu będzie się działo? Szczęście będzie od razu ciężko. No, mało ich tu jest. Malutko. Czy tu ich tysiące chyba jest. Ja idę na jakieś... na jakąś warstwę skalną i stamtąd spróbuję ich nieco poturbować. No dobra, możemy też tak. Też jest chyba dobre rozwiązanie. A nie, jednak już nie, bo schodzimy. Zostawiliśmy Osmunda, ale no bez niego też sobie damy radę, myślę. Okej, leczymy się, bo... będzie, jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Jezus, jak oni mnie tu poturbowali. Dobra robota. Jezus Maria, no zginąłem, dosłownie zginąłem. Nie wiem w ogóle jak jeszcze się utrzymuję przy życiu, ale... Okej, dobra, zapisujemy. Ważne, żeby szaman do nas nie dotarł, bo jak dojdzie, to będzie naprawdę problemy. I to wielki. Słabo widzę, że tam sobie Osmund walczy.
my się na razie zajmiemy tutaj pojedynczymi jednostkami. A później po prostu pomożemy mu. Ewentualnie przejdziemy już do samego szamana, żeby mieć z nim już spokój. A on po prostu niech sobie walczy. No, więc... Tak więc dobrze, że odwrócił uwagę. Chyba, że po prostu szaman znajduje się też przy Osmundzie. To też będzie dobrym rozwiązaniem. Jest szaman, widzę go. Zatrzymaj się, Mora! Wytrzymały. Jakiś szaman... Teraz muszę tylko stąd wyjść. Okej, dobra. Chyba zabili Osmunda, coś czuję, bo dosyć się ich tu wróciło. Okej, a my sobie po prostu odejdziemy na bezpieczną odległość, żeby po prostu można ich zabić z... O, da się ponad tu wyskoczyć, tak więc... Dobrze. No i teraz już jest po was. Nie będę się z wami teraz cackał. Macie. Ja chyba specjalnie dla was sobie założę co nieco. Bo ja was, orkowie, naprawdę nie znoszę. Macie. Palcie się. Ej, nie trafia? Masz. Masz. Proszę. Smacznego. Jedźcie strzały. Fajnie, gdybym mógł, nie wiem, zwiększyć nieco obrażenia z łuku, to by nieco szybciej zeszło zabijanie orków. Niech się palą, jej tak tych strzał nie używam. A mamy teraz przy tym sposobność, żeby je nieco zużyć, więc myślę, że to jest idealny moment. Palam się. Ciepły ork to pyszny ork. Okej. Okay. Nagrywam bodajże już 6 odcinek z rzędu, więc lepiej nie komentujcie, ponieważ nie będę i tak czy siak sugerował się waszymi komentarzami, bo już to, co nagrałem, jest jeszcze parę odcinków do przodu, więc... O, ktoś mnie tu ściągnął. Okej, zaraz przecież skończą mi się strzały ogniste. Będę musiał po prostu... No, chyba go zabili. Chociaż, gdyby go zabili, to zostałoby anulowane zadanie. Ważne, że szamana zabiliśmy. To było nasze główne zadanie. Dostaliśmy reputację, więc... No, dawaj, dawaj. Jeszcze powinni za niedługo uciekać stąd. Już was chyba wystarczająco zabiłem, żebyście mogli uciekać w popłochu przede mną. Okej, dobra, skończyły mi się tym samym ogniste strzały, ale mamy jeszcze dosyć sporo zwykłych. Więc sobie je wykorzystamy, żeby zrobić spustoszenie w oddziałach orków. Tylko coś te mało zadają wrażenia. A nie, jednak nie. Okej, okay. Bum, trzymaj. Najpierw chcę liternego ściągnąć, który się strasznie ruszy. Okej, okay, jeszcze mi się dwie strzały w niego. Dobra, ostatnia. I teraz wojownicy nieco mniej wytrzymali. No, dawaj, dawaj. Bum. No, dawać, dawać. Osmund, mam nadzieję, że żyjesz, jakoś się tam trzymasz. Okej, okay, dobra. Idealnie. Tu sprawdzimy, co ten szaman ma. Ma, okej, okay, zgadza się wszystko. I teraz pozbieramy sobie łupy. Nieco teraz nie fair grałem, ale nie będę się przecież nimi przejmował, nie?
Są orkowie. Oni na pewno fair ze mną by nie postąpili, więc... Oko za oko, ząb za ząb, nie? Okej, okay, dobra, zbieramy szybko bronię. Tutaj jeszcze coś jest. Okej. No mniej więcej wszystko pozbieraliśmy. Teraz sprawdźmy, czy są jakieś tu skrzynie, jakieś ciekawostki, które możemy sobie zebrać. No widzę, że coś tutaj ubogo w tym obozowisku. I zaraz sprawdzimy, czy nasz Osmund żyje, czy też nie żyje. Bo to jest... jest, żyje. Dobra, widzę go, więc jest dobrze. Chyba nawet tam walczy. No, jest zwieszony lekko tym, co się stało. Okej, okay, tu szybko sobie pozbieramy przedmioty z orków. Idziemy do Osmunda, po czym wrócimy sobie do grobowca. I tam zakończymy kolejny odcinek. Kolejna bestia! Dopiero się teraz kapnąłeś? No dawaj. Dobra, Rob, nienawidzę tych bestii. No dobra, no to chodź, lećmy do tego obozu. Gdyby pewnie teraz się tam kapniesz, że o, szaman nie żyje. Coś nowego. Dobra, no to tam idź sobie. Ja sobie tu pozbieram oczywiście bronię. Wow, ile tych broń. I tutaj jest. Wiesz, tutaj orkowie zaklinowali co nieco. Okej. No. Ja już wziąłem. Oto i on. No i o co chodzi? Znajdź szamana orków i tyle? Dobra, no to na razie jedę do grobowca, ty sobie tutaj stój. I sobie sprawdzimy w ogóle, co w tym Angira. Tak, w grobowcu Angira się znajduje. Może jakaś ruda, która umożliwi nam wykucie jakiejś fajnej broni. Tylko coś czuję, że nie będziemy mogli tego uczynić, bo mamy za mało punktów kowalstwa. Ale trudno. Zawsze to będziemy mieli więcej w naszym ekwipunku. Dobra, i lecimy dalej. Nie, jednak są szkielety, więc dzisiaj naprawdę odcinek poświęcony sporej części walce, ale... o to właśnie chyba chodzi w gotiku. Walczyć. No dawaj, zabij go. No, wszyscy mnie chyba z łuku ładują. Muszę nieco stąd odejść. I sobie załadować życia. I za chwilę powrócimy do walki. Albo jeszcze powalczymy do czasu, aż nam zostanie naprawdę malutko. Ryzykujemy, ale... Lubimy to. Życie na krawędzi, nie? Okej. Okay. Dawaj. Kolejnego. Już jest blisko, naprawdę, żebyśmy mogli zginąć. Tak więc ładujemy zdrowie i powracamy do walki. Mamy 160 tysięcy złota, ładnie. Ale coś czuję, że już tego nie wydamy. Okej. Okay. Aha, rozmawiałem z Xardasem. Zapomniałem całkowicie o tym. Oświadczył nam, że istnieją trzy ścieżki. Ścieżka Adanosa, Inosa i Beliara. On nam zaproponował tą swoją, niby Beliara. I także są Zubena, czyli tego przywódcy na pustyni w Warancie, którą na 100% nie obierzemy, oraz Robara. Ale jak wiecie, ja tam wolę, chociaż jestem paladynem, wybiorę ścieżkę Xardasa. Według mnie będzie ona najodpowiedniejsza, bo Xardas jakoś się zajmuje głównie tymi wszystkimi artefaktami. Robar chyba nic o tym nie wie, co się w ogóle, do czego one mogą posłużyć. A są to atrybuty czarodzieja, tak więc myślę, że najbardziej będzie pasowało obrać ścieżkę Xardasa, który mniej więcej orientuje się, o co w tym wszystkim chodzi. Okej. Okay. Tu jeszcze jeden szkielecik. Aha, i on mówi, że jak po prostu zniszczę wszystkie artefakty, zostaniemy przeteleportowani albo bierzemy... Nie, przejdziemy do jakiejś nowej krainy, tak więc...
To będzie coś ciekawego. Tak więc myślę, że to będzie najodpowiedniejsza ścieżka, jak dla mnie. Okej, okay. No idziemy dalej. Prawdę mówiąc, robar. No to robar, z tego co kojarzę, to miałem. Chyba mamy roznieść wszystkie te nasze. Jest tu ten jakiś ten? Ten rzeźnik? Kowal? Bo go nie widzę. A jest. To jest jak wyszedł. Mrocznie. Dawaj, dawaj. Co to mówiłem? Aha, że będziemy musieli roznieść wszystkie ogniste puchary palladynom, którzy utracili swoją moc. I jak rozmawiałem z moim kuzynem, on powiedział, że po prostu nie ma wszystkich palladynów w świecie Gotika i po prostu będzie to uniemożliwiało nam zakończenie samej rozgrywki, tak więc myślę, że droga Xardesa będzie idealna, chyba że to też się nie tyczy te ogniste puchary samej ścieżki tych Adanosa, tych artefaktów, bo jeśli nie, to po prostu wybierzemy inną drogę z tymi pucharami, żebyśmy nie mieli z tym problemów w dalszych etapach rozgrywki. Angir, jest tu Angir. O, atakuje nas nawet. Dobra, dawać tego szkieleta tutaj do mnie. No, 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 szybciej, szybciej. Zabić szkieletów, potem się z Angirem zajmę i zobaczymy, co on w ogóle takiego ma. Jak już jest mniej szkieletów, to one sobie, prawdę mówiąc, nie radzą. Wszystkie w pojedynkę działają. Uhuhu! To nam ładnie przygrzał. Nie wiedziałem, że z niego taki rywal. Jednak potrafi sobie wykuć dobry oręż. Pierwszy przeciwnik chyba, który nas obalił starczą na ziemię. Wow, ładnie. Powinszować, pogratulować. No to zobaczymy, kto jest teraz lepszy, nie? Ja tam spam klik na myszce i... Dobra, to może powalczymy w nieco inne sposoby. O! Na gołe klaty idziemy? Okej, okay, dobra. Topór rzeźnicki, ładnie. Coś ciekawego. Okej, okay. Tu sobie odpalimy pochodnie, żebyście mniej więcej orientowali się, co ja w danej chwili robię. Pozbieramy sobie te przy... O, golema. To się nam może na pewno przydać przy większej grupie przeciwników. Wygląda na to, że w ten piedestał można coś włożyć. Użyj kamienia. Pasuje. O, zdolności kowalskie, fajnie. Aha, po prostu nam kamień przodków oddają. Dobrze, nawet fajnie. Okej, okay, tu mamy starą skrzynię. Ciężką skrzynię, tak więc otworzymy sobie. I co tu w środku? Łuk dębowy. Zobaczymy w ogóle, czy on jest lepszy od naszego dotychczasowego. O nie, usiądź, nie da się usiąść? Nie ma tu nic ciekawego. No dobra, to jak nie, to nie. Aha. Nie, niestety jest gorszy. A właśnie, ten topór rzeźnicki. Jestem skory, zobaczysz w ogóle, co on tu ma. Mogę go ponieść nawet. Ale co mi to da? Wolę tak. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie i siemka.